Dziś w klasyce kina polskiego film prawdziwie ekscytujący i arcydzielny. To rękopis znaleziony w Saragosie z 1964 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Ciekawe. Bardzo szkoda, tylko że nie znam hiszpańskiego języka. Film opowiada o przygodach Alfonsa von Wordena, oficera Gwardii Walońskiej i szlachcica hiszpańskiego. Próbuje się on przedrzeć przez góry Sierra Morena do Madrytu, ale to wcale nie jest łatwe zadanie, bowiem te góry owiane są złą sławą. Mają tam krążyć duchy, podróżnych mają spotykać niesamowite przygody. Wielu straciło tam życie. A po trzech dniach strudzeni. Ale jakże szczęśliwi z osiągniętego celu, jedziemy triumfalnie do Kastylii. Świat, który przedstawia nam Has, to świat labirynt. Świat, w którym trudno znaleźć drogę, ale co więcej jeszcze, w którym trudno odróżnić od siebie fikcję i rzeczywistość. O filmie Hasa mówi się czasem, że to film filozoficzny. To film, który stawia pytanie o to, co jest rzeczywistością, a co jedynie fikcją. Czy człowiekowi jedynie wydaje się, że postrzega świat, czy też naprawdę go obserwuje? Ale to nade wszystko film Płaszcza i Szpady, film przygodowy, film, w którym bardzo wiele się dzieje. To w pewnym sensie rodzaj powieści Łotrzykowskiej przeniesionej na ekran. Senior wybaczy, że zabrałem mu nieco czasu. Właśnie, powieści. Bo też Has swój film oparł na słynnej książce Jana Potockiego o tym samym tytule. Rękopis znaleziony w Saragosie. Potocki żył w niezwykle burzliwej epoce, na przełomie XVIII i XIX wieku. Był więc świadkiem przełomu dwóch epok: klasycyzmu, oświecenia, wieku rozumu i racjonalizmu, i romantyzmu, a więc radykalnego zwątpienia w rozum, zadziwienia tym i przejęcia się tym, co niesamowite, groźne, co wymyka się obserwacji rozumowej. I właśnie to pytanie. O prawdę, o jej naturę, o możliwość poznania rzeczywistości rozumem albo siłami mistycznymi obecne jest w rękopisie znalezionym w Saragosie. I za tym pytaniem podążył Wojciech Jerzy Has. Zatracam poczucie, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna fantazja. To niesamowite, jak w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej udało się stworzyć groźny klimat dzikich hiszpańskich gór, a we Wrocławiu znakomite plenery hiszpańskich barokowych miast. Za kostiumy i za scenografię odpowiadało małżeństwo Skarżyńskich, słynna para artystów z Krakowa, która z Hasem poznała się jeszcze w czasie okupacji, a później przed stalinizmem schroniła się w Teatrze Lalkowym. Dla Skarżyńskich właśnie plastyka, zarówno teatralna, jak i filmowa, była czymś kluczowym. I to bogactwo inscenizacyjne widać w tym filmie jak na dłoni. Ale oczywiście film by się nie udał, gdyby nie znakomita obsada aktorska. Na pierwszym miejscu należy wymienić Zbigniewa Cybulskiego jako von Wordena. To inny Cybulski niż znamy go z jednej strony z Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy, a z drugiej strony z Jak być kochaną wcześniejszego filmu Hasa. Tutaj Cybulski w przekonujący sposób wchodzi w rolę podróżnika i awanturnika. Daje się ponieść duchowi epickiej przygody. Ale warto zwrócić uwagę także na demoniczne postaci kobiece, grane tutaj na przykład przez Barbarę Kraftównę albo Elżbietę Czyżewską. Czy ty naprawdę pożądasz kochanka? Jest tu także cała galeria typów ludzkich, niezwykle bogata i zróżnicowana. Niektórzy aktorzy grają po kilka ról, co wiąże się z filozoficzną tematyką tego filmu, z pytaniem o to, co jest prawdą, czy możemy poznać człowieka, który przed nami staje, ale to także nadaje niezwykłej barwności kreacjom aktorskim tego obrazu. Droga prowadzi tam... Proszę zwrócić uwagę na Kazimierza Opalińskiego, który gra z jednej strony pustelnika, a z drugiej arabskiego, bogatego szejka. Nie inaczej. Albo na Franciszka Pieczkę, niegdyś zamożnego mieszczanina, a w czasach, kiedy poznaje go von Worden, człowieka zdegradowanego w swoim człowieczeństwie, kalekę, który wzbudza litość. Jest to film w jakimś sensie epicki, ale z drugiej strony niszowy. Są po prostu koneserzy, którzy tym filmem szczególnie się cieszą. Istnieją małe kina, w których do dziś wyświetla się rękopis i każdy taki seans jest wielkim świętem.
Śmiało można powiedzieć, że wartość rękopisu jest żywa i nieprzemijająca. Jestem przekonany, że ten seans będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.